Produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna to są ostatnie dane, które publikuje Główny Urząd Statystyczny za czwarty kwartał poprzedniego roku. To też daje nam pewien ogląd, jak się może w ogóle kształtować PKB w tym czwartym kwartale i prawdopodobnie będzie ono lekko poniżej 1%. Co z kolei skłania, i patrząc również na te bardziej detaliczne dane, które przedstawił dzisiaj GUS, co skłania nas do tego, że prawdopodobnie ta prognoza Narodowego Banku Polskiego na pierwszy kwartał 2023 się sprawdzi i będziemy mieli nie tylko techniczną recesję, ale rzeczywistą recesję i PKB będzie ujemny. To, co widać w danych o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, to pewną korelację, pewne połączenie, bo widzimy, że Polacy dalej kupują w zasadzie tylko podstawowe produkty. W głównej mierze jest to żywność, w głównej mierze jest to odzież i farmaceutyki. Czyli to są trzy rzeczy, bez których ciężko nam się obejść. Po drugiej stronie, czyli po stronie przedsiębiorców czy naszego przemysłu, widzimy dokładnie wzrosty w tych samych kategoriach. Czyli tam, gdzie mamy popyt, tam też podąża podaż. I patrząc na dane o przemyśle, to prawdopodobnie w nowy rok, styczeń, możemy zacząć nawet z ujemną dynamiką wzrostów czy spadków w zasadzie już wtedy polskiego przemysłu, bo te nastroje też, które panują w polskim przemyśle od dłuższego czasu są złe, żeby nie powiedzieć bardzo złe. I w tej chwili zaczynają nam one korelować z tymi rzeczywistymi danymi, które widzimy w przemyśle. Tak jak powiedziałem, odzież, farmaceutyki, produkcja żywności to są rzeczy, które się wybijają na pierwszy plan, jeśli chodzi o produkcję przemysłową. Bardzo nisko w tej chwili mamy wytwarzanie energii, chociaż Główny Urząd Statystyczny zawsze miał problem z liczeniem tego produktu energetycznego, tak go nazwijmy. No i tu widzimy bardzo duże, duże spadki. Mogą one wynikać z kilku czynników. Po pierwsze, ceny na rynkach światowych nośników energii spadają. Zmniejsza się również nasz popyt jako obywateli na energię. Większość tych rzeczy do opału potrzebnych nam na zimę my już kupiliśmy wcześniej. To też widać w górnictwie, które z kolei również jest na minusie w grudniu. Więc tutaj mamy te dwa czynniki, a trzecim dodatkowym może być fakt, że ten przemysł energochłonny, czyli te branże, które bardzo mocno potrzebują energii do wytworzenia pewnych produktów, w tej chwili również są na minusach. Można powiedzieć, że zmniejszają produkcję, zmniejszają też zapotrzebowanie na energię. I te czynniki złożyły się na dosyć zaskakujący niski wzrost polskiego przemysłu w grudniu. Polski przemysł w 2022 roku w ogóle wychodził poza skalę. Ta produkcja przemysłowa nie dążyła za popytem i 2023 nie będzie na pewno tak spektakularny, jeśli chodzi o wzrost produkcji przemysłowej, no bo mamy bardzo wysoką bazę, mamy bardzo wysoki punkt odniesienia i podobnie będzie z inflacją, która wszyscy wieszczą, że od marca przynajmniej zmniejszy się dynamika wzrostu, będziemy mieli dezinflację. To będzie wynikało po części z tego, że po 24 lutego po prostu ceny nam bardzo mocno wyskoczyły i nasz punkt odniesienia jest dużo wyżej, czyli te wzrosty, które będzie pokazywał GUS, będą niższe.